Hola, hola, hola mamá, hola... Hola Maya. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola mamá, hola Maya. Hola Maya, hola mamá. Hola mi. Minionki. No może jeszcze powinniśmy powiedzieć wam. Hola. Hola, 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 tu? Hola, hola. Tu kulturki, kulturki. Kulturki! Szkoda, że nie wiem, jak jest po hiszpańsku. No właśnie, skąd w ogóle ta Ola, znaczy to Ola? Ola! Dzisiaj przywitaliśmy się z wami po hiszpańsku. Hiszpańsku, czyli tak. Szkoda, że nie ale to nie bez przyczyny. Szkoda, że nie ma tutaj taty, to by wam wszystko przetłumaczył. Wszystko by nam przetłumaczył. Bo ja dzisiaj opowiadam o książce Emi i Tajne Klub Super Dziewczyn Kółko Hiszpańskiego. Nie kółko hiszpańskiego, powinno być kółko niemieckiego, ale kółko hiszpańskiego i Emi i Tajne Klub Super Dziewczyn na scenie. Tak, czyli dzisiaj dwie książki na raz, z serii Emi. Pierwsza to Klub Hiszpańskiego, a druga... Kółko Hiszpańskiego. Kółko Hiszpańskiego. To są zajęcia dodatkowe. Tak, Kółko Hiszpańskiego i druga część na scenie. Autorem wciąż pozostaje ta sama Agnieszka Mielech, nie, ale Ola się strasznie nie wkręciła w ogóle w tą serię już Emi. Już słucham piątą. Tak, już jesteśmy daleko tomach, a ich jest strasznie dużo. 13, a później jest jeszcze taka druga seria o dookoła świata. Właśnie no to czekajcie na odcinki nowe. Dokładnie, bo my się śmiejemy, że teraz będziemy co tydzień nagrywać o Emi. I ta Emi będzie naszą bohaterką. Powinniśmy już nazwać podcast Kulcórki, Kulturki i Tajny Klub Super Dziewczyn. Nie! No nie! Bo potem wiadomo. Będzie Hania jeszcze, Humorek. Wiadomo. Tak, Hania Humorek też czeka w kolejce do nagrania. Bo tutaj też jest dużo części. Dziewięć aż. No właśnie. Więc ja bym chciała zacząć. Umówiłam się tak z mamą, że najpierw opowiem jakieś parę minut o Kółku Hiszpańskiego, a potem na scenie. Więc Kółku Hiszpańskiego, okazuje się, że jakby z takiego miejsca, gdzie oni trzymają jakieś takie zwierzęta w ich szkole, zginęła papuga i... Jak w Zielonym Piórku Zbigniewa. No tak, tak. I tam zginęła papuga. I ta Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn próbują to jakby odkryć i mają podejrzaną taką panią od kółka hiszpańskiego, panią flamenko. Pani flamenko, a wiecie co to jest flamenko? Tak, taki taniec hiszpański. Tak? Maja, wiesz co to jest flamenko? Wiesz. Maju, nie musisz nam prezentować, bo tego i tak nie widać, ale Maja od razu rusza do tańca. Maja lubi flamenko, lubię takie energetyczne tańce. I flamenko to jest właśnie taki taniec hiszpański, który się przy dźwiękach gitary... A ja chcę i grać na gitarę! I tutaj są jeszcze co? Jak się nazywają te kastaniety. Takie instrumenty? Kastaniety, tak? Kasztanki! I tam się tak dużo postukuje tymi nogami i to jest takie wszystko z takim dużą energią. Takie tak? Kasztanki, a nie kasztanki. Flamenko, ale dźwięki. Rozumiem, że tu się nazywa pani flamenko. Tak. Oni tam chodzą na kółko hiszpańskiego i próbują się dowiedzieć różnych rzeczy o tym. I one tutaj, tak jak w każdej części Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn, rozwiązują tą tajemnicę. No i one tam próbują się dużo dowiedzieć, jakby przez cały czas robiłam... I one też spotykają się w szkole na takie różne spotkania, rozmawiają o tym. I każda z nich, jakby kiedy nie mają czasu się razem spotkać, to robi śledztwo tak trochę na własną rękę. Jeśli na przykład idzie klasa do biblioteki, no to Emi wypożyczyła zamiast, bo wszystkie inne dziewczyny wypożyczyły książki o dziewczynie wampir, a tylko ona wypożyczyła o papugach. I nawet znalazła tam, znaczy to Aniela, bo Aniela odczytywała z angielskiego tą książkę, to Aniela tam znalazła tak listę zakupów, Pucuś i ta gaduła, bo to gaduła z Wikinga. A Pucuś to była taka malutka, słodka papuszka tej pani flamenko, Pucuś. A ona była małym jakby dzieckiem tej... No nie, te papugi się w ogóle nie znały i to były zupełnie inne rodzaje. A Pucuś to był taki szary, a gaduła taka kolorowa. Ale ja chciałam by się zapytać, a
Dlaczego tutaj oni do jakiejś biblioteki zaskoczenia idą? O co tutaj chodzi w ogóle? Ja tak tylko chciałam powiedzieć. Nie wiem. Ja tak tylko chciałam powiedzieć, że one też czasami starają się rozwiązać tą zagadkę trochę na własną rękę, ale jednak w klubie. Robią różne zebrania. No, przypominam, członkinie klubu: Faustyna, Flora, Aniela i Emi. Jeszcze nie ma chłopaków. Nie. Jeszcze nie ta część. Nie, jeszcze nie. Ja czekam na część, kiedy dołączą chłopcy. Ale na razie dziewczyny działają same. A, to jeszcze możesz do następnego odcinka poczekać. I co? Jakby rozwiązują tą sprawę, tak? Czy nie zdradzimy? No, nie zdradzimy jak i jak się to skończyło. Ale powiem, że to jest tak dość ciekawa książka. No. Ile lat tu już ma Emi? W jakiej jest klasie? Wydaje mi się, że ona jest teraz już w pierwszej. W pierwszej klasie, czyli takie pierwszoklasistki rozwiązują sprawę zaginięcia. No nie, bo Flora teraz jest w jakiejś trzeciej. Bo Flora i Faustyna są starsze. Starsze. A Aniela i Emi są młodsze. Mhm. Ale co z tego zazwyczaj? Ja gdybym się nie dowiedziała w pierwszej części, jaki one miałyby wiek, to bym w ogóle nie wiedziała, że one są w różnym wieku. Mhm. Bo ta Flora chyba chodzi teraz do czwartej klasy, kiedy one chodzą do pierwszej. Co ci się najbardziej, Ola, w tej części podobało? No, podobało mi się, że tam było trochę też nawiązujące do różnych krajów, Hiszpanii też. No, też tam było różnych takich słówek. Hiszpańskich też? Tak, tak. Mhm. Znałaś je czy nie? No, raczej takie prostsze. Raczej takie prostsze, ale też to była taka dosyć ciekawa książka. I chciałabym też powiedzieć, że w każdej książce jakby na samym początku jest jakby z dziennika Emi i tam jest napisane wszystko o poprzedniej zagadce, na przykład jaką zagadkę rozwiązywały, jakie było zakończenie. Super. A w poprzedniej części jaka była zagadka? No właśnie. Była zagadka pana... Taty Franka. Tak, taty Franka. Ale tak samo, ale co on na początku powiedział, jak dziennik, to jaka zagadka? Nie, na pierwszej części nie było, bo nie było części zerowej. No nie było. Czy minus jeden. To była taka pierwsza część, a już teraz... w każdej kolejnej jest przypomnienie poprzedniej, rozumiem, tak? Tak, a teraz mogłabym przejść do trzeciej części? Oczywiście. W trzeciej części jest ona o tyle jakaś taka, można powiedzieć, inna, bo na samym początku tej książki robią sobie taki dzień wróżb na Andrzejki i tata Emi i Emi wywróżyli sobie wielkiego buta i oni mówią, że ten but to znaczy Włochy. I super. W tej książce ciekawe... Też bym chciała sobie tak wywróżyć tak. Włochy. I w tej książce ciekawe jest to, że potem ci państwo z Wiedli załatwiają im wszystkim wyjazd do Włoch. Oni jadą, ta rodzina Emi i ta rodzina Flory. I oni jadą do Włoch i mieszkają w takim domu koleżanki tej pani Laury. A pamiętacie w jakim mieście? W tym. W bucie. Nie. A to bucie to wiecie, tak? Ale jaki kształt mają Włochy? Jakiego buta? Takiego... Takiego kozaka, tak? Takiego długiego, z obcasem trochę takim. I jeszcze się śmieją, że tam jest ta wyspa, która się nazywa Sycylia, tak? Mhm. To wygląda jak piłka, którą ten but tak kopie, co? Trochę tak to wygląda. A pamiętacie właśnie w jakim mieście się zatrzymali? Lub w jakiej okolicy? Chyba to się nazywało podobnie do jakiegoś parku rozrywki. Magnoland. Nie. Podobnie do jakiegoś parku rozrywki. Tak, ale no nie mogę sobie przypomnieć. Może... Na pewno na końcu było Land. Madioland. Mediolan. Mediolan. A co? W życiu bym nie zgadła. Serio? Że to Mediolan. Mediolan. To jest miasto, wiecie, gdzie na północy Włoch. Stare miasto. Myślę, że może nawet w tym roku do niego pojedziemy. Starowizna. A fajnie. Będziemy kolejny raz na wakacjach nad Gardą. We Włoszech i wtedy myślę, że może ten Mediolan w końcu nam się uda odwiedzić razem z Wami, bo my już z tatą byliśmy w Mediolanie. A ja kiedyś myślałam, że Mediolan to taki park rozrywki. Mediolanie jest piękna
katedra w samym centrum. W ogóle bardzo ładne miasto. Jest też bardzo znana opera. Mediolan. Mediolan się domówi, że to jest takie miasto artystów. Oni byli chyba w tej operze. I też miasto mody. Oni byli chyba w tej operze na jakby te takim występie ich ulubionej jakby filmu, bo tam z tego filmu aktorzy śpiewali. Ich La Scala się to nazywa. Tak? Tam byli? No. Nie pamiętam. La Scala. I oni... No, a te mamy tej Emi i tej Flory od razu pobiegły na zakupy. No kiedy... tak, no bo właśnie tam jest też, mówisz, że to jest też miasto mody i tam jest bardzo dużo sklepów takich włoskich projektantów, tam się dużo odbywa też, taka stolica mody, tam się dużo odbywa pokazów mody, takich pierwszych, gdzie projektanci pokazują swoje nowe kolekcje właśnie, mówi się prosto z Mediolanu. Tak jak mówi się, że... z Paryża też. Jak ona się tam nazywa? Coco Chanel. To ona z jakiego kraju pochodziła? Z Francji akurat. Ona, ona miała styl prosto z Paryża. A włoskich projektantów, no to może być na przykład lepsi. Gucci, Versace, lepsi. Dolce & Gabbana, Armani. Bo patrzcie, tyle znanych nazwisk, wy to pewnie jeszcze nie znacie, ale tyle znanych nazwisk i to są wszystko nazwiska z Włoch. W sensie domy mody z Włoch. I dlatego mówi się o Mediolanie, że też jest taką stolicą mody. Więc chciałabym powiedzieć, że okazuje się, że ta rodzina jakby tej pani, no tej koleżanki pani Laury, oni mają zamieszkać w tym domu pani Laury, bo jadą do Polski. Do Polski? Tak, do Polski. Do Polski, czyli jedni jadą do Polski, drudzy taką wymiankę robią, tak? No nie, bo dlatego, że najpierw oni jadą do nich, tak, a potem oni przyjeżdżają do nich. A u tej... no tak, to miało tam być. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że właśnie, ale to nie jest jeszcze tajemnica, ale tam się zaczyna tajemnica, bo okazuje się, że oni wyjeżdżają dlatego, że na wszystkich jakby pokazach, bo ten tata tego Luciana, bo ta pani też miała, to jego, jej rodzina to jest Lucian i taki... Luciano. Tak, Luciano i ten tata tego Luciano i on... I ten tato jakby robił w takim teatrze pokazy, takie przedstawienia. Ale był reżyserem czy kim był? Reżyserem. Tylko że zawsze przed każdym jakby występem znikały najważniejsze rekwizyty i każdy występ po prostu się nie udawał. Na przykład jak było przedstawienie Pinokio, no to Pinokio jakby nie było nosa, mieli tylko taki maleńki i trzeba było zrobić. No Pinokio bez nosa to nie Pinokio. Nie? No właśnie. I było przedstawienie o deszczu i nie było parasoli i płaszczy. I... Pewnie deszczowa piosenka. Tak. Musical taki. Tak. Tak? Deszczowa piosenka. To był taki teatr muzyczny. No tak, i oni dlatego, że oni bardzo chcieli, no to wyjechali do Polski i tam właśnie ten Luciano zapisał się do takiej młodej akademii artystycznej. Mhm. I ta Flora i Emi też się zapisały, żeby mogły śledzić tą sprawę. Mhm. I potem nawet Faustyna się zapisała, bo potrzebowali osoby, która gra na harfie. Mhm. Czyli musieli w ogóle rozwiązać zagadkę znikających rekwizytów, tak? W spektaklach. Tak. Taty. No i oni tam rozwiązywali, bo okazało się, że oni też tam pilnowali, a ta, powiem też takie ciekawe, że właśnie ta Emi dostała główną rolę, bo oni tam mieli przedstawienie Dorotki. Dorotka z Krainy Oz. Tak, i Emi była tą Dorotką. Super. Emi była Dorotką, ten taki Luciano był strachem na wróble, bo tam oni zupełnie inny ten wymyślili. Mhm. Zakończenie, taki przebieg, tak? I że ten strach na wróble bardziej miał taki kostium takiego bardziej księcia, tylko że z taką głową, taką też taką, po prostu normalnie jak strach na wróble, tylko że miał takie po prostu ubranie takie królewskie. Mhm. No i tam Faustyna była taką zastępniczką, która czasami wchodziła, bo to było tak, że raz wchodziła Emi jako Dorotka, a raz Faustyna. Zamieniało się. A Flora była złą czarownicą ze wschodu. Ja lubię bardzo ten musical, w ogóle bardzo lubię musicale i
aż żałuję, że tej części Emmy nie znam. Muszę sobie chyba ją przeczytać, bo ja bardzo lubię musicale. A wiecie, że we Wrocławiu też jest taki teatr muzyczny, gdzie są musicale, wiecie? Byłyście chyba nawet kiedyś. Nie pamiętam. Byłyście chyba na spektaklu... Teatr się nazywa Kapitol. A! W Kapitolu. I co tam, jak się jedzie tramwajem, to tam coś śpiewa. Pamiętacie? Na Arkady Kapitol. Dokładnie, tak? Bo dlatego właśnie, że to jest teatr muzyczny. Ja bardzo często chodzę z klasą. Tak. Jak do jakiegoś teatru, no to zazwyczaj do Kapitolu. Tak, byliście na Alicji chyba w Krainie Czarów. Alicja, spektakl, tak, Alicja w Krainie Czarów. Sen inspirowane. Alicji. I byliście na pewno na trzech krasnoludkach, jak to się nazywało? Trzy małe krasnoludki. Śpiewałaś tę piosenkę też z tego spektaklu, bo dziewczyny też chodzą na takie zajęcia, które się nazywa mini musical i tam też przygotowują takie przedstawienie, w którym się śpiewa i tańczy i jest właśnie tak bardzo musicalowo. Je się pomarańcze. Nie je się pomarańcze. Tak, i kiedyś w ogóle Kapitol wystawiał również spektakl Dorotki z Dorotką w Krainie Oz. Ja dlaczego w Oz? Spektaklu. Oz. No tak było w książce stworzone, chyba że była taka tajemnicza byłam. Kraina Oz. No nie? Tak, być może tak. Ja też byłam na tym spektaklu. Bardzo mi się podobało. No dobrze, musicalowo było, czyli jest ta tajemnica i dziewczyny sobie rozwiązują tą tajemnicę. Tak. A w międzyczasie występują na scenie. Stałem się gwiazdami musicali. Można powiedzieć, że Aniela, chociaż z nimi nie występowała, no to też odegrała taką dość ważną rolę, żeby ich przedstawienie się nie zawaliło. A jaką? A wiecie, dlaczego ten chłopiec nazywa się Luciano? Czemu? Prawdopodobnie. A znacie takiego pana, który się nazywa Luciano Pavarotti? Nie. To jest taki znany, bardzo znany, jeden z bardziej znanych piewaków operowych. Muszę wam kiedyś włączyć nie, śpiewa. Ja nie lubię osób z opery. Taki tenor to się nazywa. To wiecie, są różne głosy, którymi ludzie śpiewają, tak? W damskich takie dwa główne się wyróżnia, jest sopran i alt, a w męskich jest tenor i bas. No i właśnie on jest tenorem i on też z innymi tenorami właśnie często śpiewali się, mówią, że z takich trzech tenorów. Jeden z nich był właśnie Luciano Pavarotti. I oni, no są takie koncerty ich to bardzo znane, wykonania różnych takich bardzo, się mówi, szlagierów, czyli takich bardzo popularnych utworów operowych i nieoperowych, ale w takiej formie operowej nagrywali. No więc tutaj też bohaterem jest Luciano. Także myślę, że ta książka też się spodoba wielu fanom musicali. I Emmy. Muzyki. No i oczywiście Emmy. A takich na pewno jest najwięcej wśród naszych słuchaczy. Prawda? Że zostawiamy ten odcinek taki po części otwarty, z takim oczekiwaniem na część czwartą i piątą, która na pewno pojawi się niebawem. A teraz powiemy wam już pa! 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 Do usłyszenia następnym razem.